Cześć! Ogród to niestety również ciągła walka z różnymi owadami. Maj i czerwiec to miesiąc, w których pojawiają się mszyce w naszych ogrodach. Dlatego dzisiaj opowiem Wam więcej na temat, jak z nimi walczyć. Mszyce to bardzo małe owady. Mają wielkość między 1 a 7 mm i pojawiają się najczęściej na młodych przyrostach. Mogą przybierać różne kolory: zielone, czarne, brązowe, białe, żółte, a nawet różowe. U mnie do tej pory w ogrodzie pojawiły się tylko w kolorze czarnym i zielonym. Mszyce są roślinożerne i wyrządzają bardzo dużo szkód na roślinach. Wysysają z nich soki, co powoduje zamieranie pędów, spowolnienie wzrostu, żółknięcie liści, oraz również przenoszą choroby wirusowe i grzybowe. Dlatego trzeba się ich pozbywać, jak tylko je zobaczymy. Mszyce pojawiają się z dnia na dzień. U mnie w ogrodzie pojawiły się w pierwszym tygodniu czerwca i zaatakowały wierzbę Hakuro. Jak patrzyłam jeszcze 3 dni wcześniej, to nic nie było na tych krzewach. Dlatego warto w tym okresie robić przegląd swoich roślin minimum raz w tygodniu, a najlepiej 2 razy na tydzień. Zobaczcie, jak zaczęły żółknąć liście krzewu. Od razu widać, że coś jest nie tak. Naturalnym wrogiem dla mszyc jest pietrąka. Możemy je zwabić do naszego ogrodu żółtym kolorem, na przykład zawiązując na krzakach kolorowe tasiemki w tym kolorze. Pietrąki zjadają mszyce, dlatego warto je wabić do naszego ogrodu. Jeśli mszyce się dopiero w ogrodzie pojawiły i nie mamy ich jeszcze za dużo i zaatakowały na przykład tylko jeden krzew lub pojedynczy pęd, to możemy po prostu odciąć ten młody przyrost, który jest zaatakowany. Możemy również spróbować ściągnąć mszyce ręcznie. W tym celu będziemy potrzebować wacika namoczonego wodą i delikatnie próbujemy ściągnąć wtedy mszyce z pędów. Tutaj w przypadku wierzby jest to dosyć skomplikowane, ponieważ te listki są bardzo cienkie, pozawijane i trudno jest po prostu tam się dostać. Natomiast na przykład z strzmieliny w zeszłym roku ściągałam mszyce i nie było z tym żadnego problemu. Niestety jednak, jeśli mszyc jest wiele albo zaatakowały tutaj większą ilość krzewów, to będziemy musieli zastosować oprysk. I tutaj możemy sięgnąć po albo ośrodki metody naturalne, albo ośrodki ochrony roślin. W pierwszej kolejności zazwyczaj starajmy się stosować metody naturalne. Możemy wybrać gotowy preparat, na przykład Emulpar. Jest to środek na bazie oleju rydzowego. Bardzo dobrze sprawdza się zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Takie preparaty możecie przygotować też samodzielnie. Bardzo dobrze sprawdzi się gnojówka z pokrzywy połączona z mydłem potasowym albo na przykład oprysk wody z octem w stosunku 10 do 1 z dodatkiem mydła potasowego, ewentualnie rozpuszczonego szarego mydła lub po prostu płynu do mycia naczyń. Jeśli chodzi o proporcje, to przykładowo do 1 litra wody dodajemy 100 ml octu i 1 łyżkę mydła potasowego lub płynu do mycia naczyń. Oprócz tego można zastosować też oprysk z czosnku lub z cebuli. Mszyce bardzo nie lubią ich zapachu. Żeby przygotować na przykład oprysk z czosnku, będziemy potrzebowali 3 ząbki czosnku oraz 2 łyżki oleju. Czosnek rozdrabniamy, możecie na przykład przycisnąć go przez praskę i dodajemy do oleju. Odstawiamy na 24 godziny. Po tym czasie dodajemy kilka kropel płynu do mycia naczyń, na przykład łyżeczkę, oraz rozcieńczamy 5 litrami wody. Takim preparatem opryskujemy nasze rośliny. Warto pamiętać, że jeżeli stosujemy opryski naturalne, to trzeba wykonywać je bardzo regularnie. Najlepiej co 2-3 dni przez okres minimum 2-3 tygodni. Najbardziej skuteczne są one, kiedy stosujemy je często oraz w początkowej fazie ataku mszyc. Warto również zapamiętać, że mszyce nie lubią zapachów np. mięty, lawendy, szałwii, tymianku. Dlatego sadząc te rośliny blisko naszych ulubionych krzewów, zmniejszymy ryzyko pojawienia się na nich mszyc. Jeśli atak mszyc jest bardzo zmasowany
i boimy się o nasze rośliny, że mogą po prostu ucierpieć w jego wyniku, to wtedy zastosujmy środki ochrony roślin, takie jak preparaty owadobójcze. I tutaj dobrze sprawdzą się Mospilan 20 SP, Karatezeon 050 CS oraz Polisect 005 SL. Pamiętajcie, że zanim zastosujecie takie preparaty, warto zapoznać się najpierw z ulotką dołączoną do opakowania i zawsze stosujemy je dokładnie według instrukcji producenta. Dokładnie obejrzałam moje hakuro i okazało się, że zainfekowane już są prawie wszystkie krzewy i większość przyrostów, dlatego zdecydowałam się na oprysk chemiczny. Pamiętajcie, że opryski wykonujemy zawsze wieczorem. Nigdy nie pryskamy roślin w dzień, a zwłaszcza kiedy świeci słońce, ponieważ wtedy możemy przypalić nasze rośliny. Robiąc również oprysk w dzień, moglibyśmy zaszkodzić pożytecznym owadom. Warto sprawdzić też, czy nie będzie padał deszcz, bo jeśli opryskamy rośliny, a później nam deszcz po prostu wszystko zmyje, to tak naprawdę nie będzie to skuteczne. Także warto, żeby ten środek przynajmniej 24 godziny na roślinach popracował, zanim po prostu deszcz wszystko spłucze. Oprysk robimy na całej roślinie, i od góry, i od dołu, z każdej strony. Warto opryskać nie tylko zainfekowane rośliny, ale też te, które są tuż obok, ponieważ jak mamy mszyce na jednym krzaku, to zaraz mogą pojawić się na tych obok, zwłaszcza jeżeli to jest ten sam rodzaj rośliny. A tak wyglądają wierzby 24 godziny po zastosowaniu preparatu owadobójczego. Widać, że mszyce już nie żerują, praktycznie nie ma po nich śladu. Popatrzcie, jaka jest duża różnica między tym, jak wyglądały przyrosty właśnie dzień wcześniej, a jak wyglądają dzisiaj. Zostały takie małe, czarne kropeczki po mszycach. Myślę, że pewnie jutro lub pojutrze już nie będzie po nich śladu w ogóle. Warto obserwować teraz rośliny, ponieważ mszyce lubią wracać. Zapobiegawczo możemy za jakiś czas, na przykład tak do 2 tygodni, zastosować właśnie oprysk naturalny, jeden, o którym Wam mówiłam wcześniej. Bądźcie teraz czujni i obserwujcie swoje rośliny. Mszyce bardzo lubią klony, róże, jaśminowce, trzmieliny, wierzby, kwiaty hostów, ale pamiętajcie, że tak naprawdę mogą pojawić się na każdej roślinie, krzewie czy drzewie, również tych warzywnych i owocowych. Dlatego jeszcze raz Wam przypominam, żebyście obserwowali swoje rośliny i byli czujni, czy coś się z nimi nie dzieje. Jeżeli widzicie jakieś niepokojące objawy, to przyglądajcie się dokładnie, czy nie pojawiły się na nich jakieś szkodniki. Powodzenia! Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.